Stowarzyszenie Plastyków Amatorów Ziemi Łaskiej powstało niedawno, bo zaledwie w listopadzie ubiegłego roku z inicjatywy Grupy Plastycznej działającej przy Uniwersytecie III wieku w Łasku. Grupa obecnie pracuje pod kierunkiem pani dr Joanny Trzcińskiej. Właściwie to był pomysł dziewczyn, dlatego że one znały się znacznie wcześniej niż ja je znam. Pracuję z nimi dopiero od niecałych 3 miesięcy. One wcześniej już pracowały chyba około 5 lat razem pod okiem innego instruktora, pod okiem Donaty Lesińskiej. I postanowiły zawiązać stowarzyszenie, które będzie jednoczyć ludzi, miłośników Ziemi Łaskiej. W związku z tym tak jakby narzucił nam się taki pierwszy temat wspólnych zajęć, taki, który dotyczyłby właśnie Łasku, Ziemi Łaskiej, okolic Łasku. Stąd te prace na tej wystawie związane są właśnie z tym tematem. Było to dosyć trudne zadanie, ponieważ pora roku nie sprzyja wychodzeniu w plener. Wobec tego pracowałyśmy trochę w oparciu o zdjęcia, o szkice, o jakieś obrazy zamknięte w pamięci. Jak widać, była to praca owoc. To są osoby młode duchem i tak naprawdę w tej chwili właściwie pracuję z ludźmi w każdym wieku. Od przedszkolaków, pracuję w podstawówce, w gimnazjum, główny etat mam w liceum plastycznym, więc tak jakby pracuję z ludźmi w pełnym przekroju wiekowym. Nie ma różnicy. Jeśli ktoś ma młodą duszę, jeśli ktoś chce, jeśli ktoś ma pasję, to wiek absolutnie nie odgrywa tutaj roli, a wręcz powiedziałabym, że entuzjazm i taka druga młodość jest taką wartością nie do przecenienia, bo te dziewczyny po prostu mają więcej entuzjazmu do pracy niż nie jeden młody człowiek. Dlatego bardzo, bardzo lubię pracę z tą grupą i myślę, że następne pokazy efektów naszej pracy będą równie ciekawe, a może ciekawsze. Głównym celem stowarzyszenia jest promocja Ziemi Łaskiej. Stąd zrodził się pomysł na pierwszą wystawę w bibliotece publicznej. Zaprezentowane prace ukazują piękne oraz historyczne miejsca, pomniki oraz zabytki z Łasku i Kolumny. Zaczęło się to od malowania w Uniwersytecie III wieku, gdzie powstawał, również zakładałem ten uniwersytet i powstała sekcja plastyczna i od początku w niej uczestniczę. Nie? Było kilku panów, niestety ja jeden się utrzymałem. Wiele było pań, które malowały, rok, dwa więcej odeszły. W związku z tym, żeby utrzymywać kontakt taki poza uniwersytetem i szukać środków do malowania, bo to jest trochę kosztowne, postanowiliśmy założyć grupę taką inicjatywną, która podjęła decyzję, że założymy Stowarzyszenie Artystów Amatorów Ziemi Łaskiej. Proszę mi powiedzieć, co daje panu malowanie? No przede wszystkim pokazanie swego wnętrza, pokazanie piękna okolic, ale spokój, przyjemność. Ja malowałem 30-40 lat temu, ale praca zawodowa nie pozwoliła na to. Teraz będąc na emeryturze realizuję swoje pasje. Chcę teraz zacząć malować karykatury, bo kiedyś dużo ołówkiem rysowałem, ale to z czasem. Członkami stowarzyszenia, których pracę można oglądać w łaskiej bibliotece są Barbara Ciechańska, Krystyna Fleming, Daniela Krupa, Anna Malinowska, Krystyna Mianowska, Maria Pawlina, Barbara Skotnicka, Krzysztof Stasiak, Grażyna Śliwińska i Urszula Wiktorowska.